Dzień dobry, nadszedł czas sadzenia dodonic, kwiatów letnich, czyli tych, które nie są odporne na przymrozki, które mam nadzieję nie powrócą aż do października. Część kupiłam, zaraz wam pokażę. Część sobie sama wysiałam, też zaraz wam pokażę, bo jestem z nich bardzo dumna. A część po prostu jeszcze w donicach zostanie, także zapraszam na odcinek, zaraz opowiem co do cienia, co do słońca. Do sklepu ogrodniczego pojechałam głównie po dwie grupy roślin. Po pelargonie i po supertunie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku, chyba to był styczeń, w każdym razie zimą, siałam swoje petunie i surfinie. Chciałam do nich wrócić głównie ze względu na zapach, no i oczywiście na to, że zdecydowanie bardziej opłaca się wyhodować swoje kwiatki z nasion. I oto co z tego wyszło. Ta-dam! Jestem bardzo dumna z moich sadzoneczek. Powiem wam, że są na tyle piękne, że jak dla mnie to mają wartość wręcz handlową. W sensie, wiecie, taki materiał dobry to jest. Także jestem z nich bardzo, bardzo dumna, że mi się to udało, bo jest około 40 tutaj ich sztuk. Nawet zaczynają kwitnąć. Także ekstra. W związku z tym nie chciałam kupować za dużo supertuni, ale mam jedno takie trudniejsze miejsce. Jest nim parapet jednego z okien. Tam pod spodem jest całkiem spory kwietnik i kiedy wszystko mi już tam zarośnie, będzie ciężko, aby cokolwiek tam dotknąć, oberwać na przykład kwiaty. Jak wiecie, supertunie nie potrzebują obrywania kwiatów po to, aby cały czas ciągle pięknie kwitły. Dlatego one tam mają takiego wąsa z nawadnianiem, włożę im dużo nawozu i tam sobie kaskadowo będą kwitły, zupełnie o nich będę mogła zapomnieć. One są w dwóch kolorach, białym i chyba takim purpurowo-różowym. Myślałam o odmianie bubblegum, ale nie było, także wzięłam jakiś taki trochę ciemniejszy różowy. Więc jeżeli macie jakieś niedostępne miejsce, gdzie możecie zapewnić roślinom wodę, więc tylko tyle, aby zapewnić im wodę, bo nawozu nałożycie wcześniej, to bardzo polecam supertunie. Ja we wszystkich innych miejscach będę sadziła te moje małe, wyhodowane sadzonki. Po drugą grupę roślin, po jaką pojechałam, to pelargonie. Pelargonie jak dla mnie to są stalowe rośliny. Nie dosyć, że nawet wytrzymają lekkie przymrozki, czyli są dłużej niż większość takich wrażliwców roślin, jak na przykład petunie. Tam no, do minus 2, minus 3 u mnie zawsze jeszcze w październiku wytrzymywały, także nie ma co się o nie jakoś super martwić. To jeszcze są dość odporne na suszę. Potrzebują oczywiście wody, potrzebują nawozu, ale jeżeli raz tam nie będziecie mogli ich podlać, bo nie będzie was na przykład w domu, to pelargonie z tych wszystkich kwiatów powinny sobie najbardziej poradzić. Dlatego bardzo je lubię. Ja moje, które przywiozłam kilka dni temu, trochę zaniedbałam, pozostawiłam je w słońcu, bez wody, no i troszeczkę, tak widzicie, podupadły, ale teraz są już porządnie podlane i myślę, że dojdą ze spokojem do siebie, także będę je sadzić. Pelargonie nadają się do każdego stanowiska. Mogą mieć słońce, ale mogą mieć też cień. Ja moje będę sadzić we wszystkich możliwych miejscach i właśnie głównie też w tych skrajnych. Stąd właśnie kolory, które wybrałam dla moich pelargonii. Te białe, które są najbliżej mnie, będą w miejscu, gdzie mamy wejście do domu. To jest strona północna, północna ściana. Tam światła jest, jak domyślacie się, najmniej. W najdłuższe dni tylko świeci tak bezpośrednio. Poza tym praktycznie go nie ma. I właśnie tam te pelargonie sprawdzają mi się najlepiej. Poza tym ta ich cecha, że mają białe płatki, przydaje się wtedy, kiedy wychodzimy, a gdzieś jakieś płatki pelargonii leżą, rozdeptujemy je przypadkowo i wszystkie kolory pelargonii zostawiają ślady na bruku. Ciężkie dosyć do usunięcia. Czy to czerwone, czy różowe, mimo wszystko ten barwnik mają, a białe po prostu tych śladów nie robią. Dlatego nie dosyć, że białe mi rozświetlają to miejsce, to jeszcze dodatkowo nie brudzą. Dlatego właśnie na werandzie przy wejściu będą w białych kolorach pelargonie. Poza tym wzięłam jedną różową, to tam gdzieś naprzód na pełne słońce, a czerwone będą w takim półcieniu pod dębami, przy bramie, przy garażu, żeby trochę taki akcent kolorystyczny im dać. Poza tym, że tylko te jedne bratki będę tak w całości zupełnie wysadzać i zamieniać na kwiaty letnie, to wszędzie indziej, w innych donicach, będę po prostu dosadzać do bratków.
Myślę, że bratki skończą się mniej więcej pod koniec czerwca, bo w tym roku nie za bardzo będę miała też czas obrywać regularnie im kwiaty, więc będą pewnie zawiązywać nasiona i myślę, że do końca czerwca już tak się mocno wykwitną. Dlatego potem pousuwam bratki, a zostawię w tych samych donicach rośliny, które wsadzam teraz. A w tych donicach są oprócz bratków jeszcze m.in. hiacynty, żonkile czy na przykład szafirki. To te wszystkie cebulowe zabiorę, wsadzę sobie do gruntu. Tam spokojnie liście nabiorą jeszcze słońca, odżywią cebulę i zakwitną tam w gruncie w przyszłym roku. Także w jednych donicach będzie zamiana, w drugich będzie tylko częściowa podmiana, a w innych będzie dosadzanie roślin do tego, co po prostu w donicach w tej chwili jest. Takie trochę mieszane się staną te donice, ale myślę, że dzięki temu przedłużę efekt kwitnienia wszystkich roślin, które mam. Ta ziemia tutaj w korytku była wymieniana po zimie na świeżą. Bratki nie zdążyły jeszcze jej zużyć za bardzo. Także dosypię troszeczkę, bo trochę jej brakuje i zaraz wkładam nawozu. Będzie to obornik granulowany po garści pod każdą taką właśnie supertunię, lekko wymieszane i ona na to wszystko. I myślę, że taka ilość nawozu starczy, tak jak w zeszłym roku, na piękne kwitnienie do końca. Supertunie bardzo lubią nawóz, także śmiało trzeba sypnąć im, tak żeby miały co jeść przez cały czas. Po bokach będą różowe, a na samym środku będzie biała. Dzięki temu będzie to wszystko sprawiało wrażenie, że kwiaty są dwukolorowe. Sadzę na głębokość taką samą, jaka była w doniczce. I już zmiana tutaj gotowa. Pamiętajcie tylko, żeby zaraz po posadzeniu roślin bardzo obficie je podlać. Chodzi o to, aby system korzeniowy nie miał żadnych przerw takich powietrznych pomiędzy właśnie korzeniami a glebą, żeby mógł od początku już mocno czerpać wodę. Tutaj zabieram hiacynta i żonkile. Dosyć głęboko wtedy wkopałam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłam donice zaraz po zimowych dekoracjach. Tu tam właśnie jako pierwsze znalazły się bluszcz i właśnie te kwiaty cebulowe. Dopiero jakby w drugiej turze dosadzałam bratki, a teraz wysadzam te pierwsze i to miejsce zajmie biała pelargonia. Doszła już do siebie przez tą chwilę, jak widzicie, są już w lepszym stanie niż przed chwilą. Ona też dostanie garść świeżego, właściwie granulowanego, ale nowego obornika. Moje petunie i surfinie nie mogą być przy wejściu do domu, bo tamtego światła jest za mało, a one nie są aż tak tolerancyjne jak pelargonie, żeby zniosły ten brak i nadal pięknie kwitły. Pewnie będą się wyciągać i to kwitnienie będzie słabsze dużo, dlatego dosadzam je do wszystkich donic, w których teraz mam bratki, po to, żeby one je pod koniec czerwca, w lipcu zdominowały i będą już tylko wtedy korzystały one tutaj ze słońca. I jeszcze przy okazji chciałam Wam pokazać skrzynkę, którą wykonał na moją prośbę mój mąż. Potrzebowałam takich skrzynek, wiecie, do ogrodu, to jest rzecz uniwersalna, ale chciałam też, żeby były solidne, estetyczne i żeby służyły za wiele rzeczy. Między innymi służą na tarasie za taki mini regał modułowy, ale wiecie, do przenoszenia do czegokolwiek są super solidne, bardzo wytrzymałe. Teraz nawet na nich stanę na jednej, żeby Wam pokazać, jak to jest solidne. Bardzo fajne, uniwersalne, jakby co to Happikura. Bardzo dziękuję Ci, mężu. Jak się ładnie ukorzeniły.
moje donice są już wypełnione letnimi kwiatami. Bardzo się z tego cieszę, bardzo lubię ten moment. I teraz zostało to, co najlepsze, czyli poustawianie je tam, gdzie będą po prostu najbardziej dla nas widoczne i atrakcyjne. Dajcie znać, jakie wy macie kwiaty takie na balkony, terasy do donic właśnie na zewnątrz, pewniaki, które co roku sadzicie, które bardzo lubicie. Podzielcie się opinią, bardzo chętnie też poczytam. Dla mnie zdecydowanie wygrywa zawsze pelargonia, mimo że mówią czasami, że jest taka trochę staromodna, ale bardzo, bardzo ją lubię. Także dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!